Cześć. W tym filmie spróbuję Wam wyjaśnić, na czym polegają statystyki, które możecie zobaczyć w danych rozgrywki w Tekkenie 8. Co robimy? Wchodzimy w dane rozgrywki. Następnie statystyki wydajności. I tak, mamy tutaj dużo statystyk, 5 kategorii, po 4 statystyki każda, które wyglądają dość tajemniczo. No i nie wiadomo, na czym polegają. Już wiadomo i Wam wyjaśniam. Mam oczywiście polską wersję, ale będę mówił, jak to się też nazywa po angielsku. Czyli mamy kategorię najpierw atak, ofensywa, same kłopoty, po angielsku troublemaker. No i tutaj chodzi o to, żebyśmy używali rzutów. Mocne uderzenie, czyli heavy hitter. No, jak nazwa wskazuje, musimy uderzać naprawdę mocno, czyli ciosami, które odrzucają przeciwnika daleko, bądź go przewracają. Agresja, czyli aggressive, to jak dużo ciosów trafi i też jak dużo counterhitów po naszej stronie trafi przeciwnika. Dalej, miazga, czyli overwhelming. No i tutaj chodzi o to, że używamy power crushy, używamy armorów, mamy przewagi na trafieniu, na bloku, używamy ciosów nieblokowalnych i też mamy dużo perfektów, więc sporo rzeczy mieści się właśnie w tej jednej kategorii. Dalej, obrona. Czyli mamy blokowanie, no to oczywiście jak dobrze idzie nam blokowanie. Dalej, nie dać się trafić, czyli po angielsku jest to dodging. Poruszamy się tak, żeby nasz przeciwnik nie trafił, czyli sidestepujemy oraz robimy backdasha. Po pierwsze, uciekać, czyli po angielsku escape artist. I tutaj chodzi o wyrywanie się z rzutu, czyli uciekanie z rzutów właśnie. Opanowanie, po angielsku composed. I tu chodzi o to, żeby trzymać przeciwnika na dystans, nie pozwolić mu wejść nam na głowę, tak na dobrą sprawę. Dalej. Technika. Precyzja. Wcześniej było tak, że my musimy uważać, żeby przeciwnik nas nie trafił, czyli musimy doprowadzać do whiffów, a teraz chodzi o to, żebyśmy my trafiali przeciwnika, czyli my nie możemy mu pozwolić na to, żeby uciekł nam przed ciosami. Wnikliwość. I tutaj chodzi o karanie. Po angielsku discerning. Dalej mamy nagłą zmianę stron, czyli side swapper. No, czyli tutaj chodzi o to, żeby zmieniać strony lub, uwaga, postawę. To jest trochę ambiwalentne dla mnie, bo czy tutaj chodzi też o przechodzenie między postawami? Nie mam pewności, ale zmiany stron mogą następować na przykład, kiedy może rzadziej przeskoczymy przeciwnika, kiedy rzucimy go generic throwem z dwójki, albo w trakcie juggli przy niektórych postaciach. Każda plansza to atut. Po angielsku stage user i tu chodzi o używanie ścian oraz podłóg w dżaglach. Duch walki, czyli po angielsku spirit, walka z bliska, close combatant. Mamy wejść przeciwnikowi na głowę, mamy go ciągle raszować. Przepraszam, tutaj biją, czyli po angielsku underdog. I tutaj często mamy wygrywać z przeciwnikami, którzy mają lepsze od nas statystyki, mają lepszy parametr Tekken Prowess oraz lepszy procent wygranych. Walka, 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 czyli full of fight. Tu chodzi o to, że mamy trafić przeciwnika jako pierwsi na początku rundy, ale także jak runda się skończy, mamy trafiać ich ciało. Maksymalne skupienie, czyli hyper focused. Trafiamy przeciwnika ciosami z hit oraz rage-artami. I ostatnia kategoria, widowiskowość, szacunek do przeciwnika, respectful. Jeśli gracie online, róbcie rematche. Skupienie na celu, czyli goal-oriented. Wygrywamy rundy na greacie, czyli wtedy, kiedy mamy mało zdrowia i na koniec rundy wtedy pojawi się napis great. Uczciwość, czyli fair and square. Tu z kolei jest przeciwieństwo tego, co było chwilę wcześniej, czyli nie atakujemy przeciwnika jako pierwsi i nie atakujemy przeciwnika po tym, jak wygramy z nim rundę. No, nie trafiamy ciała, którym już się nie może poruszać. I na koniec niepoliczalność, myriad,
i tutaj mamy używać wielu różnych ciosów oraz mix-upów. I tak wyglądają opisy tych statystyk. Wiecie teraz, na czym one polegają. Wiecie, w jaki sposób, jeśli chcecie sobie je podbić, możecie je podbić. To tyle w tym krótkim filmie. Dzięki, do następnego. Cześć.